Teraz przechodzimy na barda i co musimy na bardzie zrobić? Przede wszystkim w końcu wymienić te wszystkie gemiki, które są czarne, na pomarańczowe. Jak nam będą jakieś czarne lecieć, to tutaj pachołkom oczywiście damy, bo to też będzie fajny buścik. No i dzisiaj klikanko lochów. Chciałbym w ogóle wbić 350 level, odlokować sobie ten nowy loszek i tam też trochę pocisnąć, bo to zawsze trochę expa wpadnie. Więc taki jest plan, ale zobaczymy, czy nam się to uda. No bez klikania tornada na tym bardzie, które już zatrzymałem na 486, to ten progres na razie będzie dość mocno zwolniony, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie zaczynamy od tej wymiany gemów. Jest od razu czarny. Tu w ogóle, kurde, jak fajnie, 29 za skipa tylko. Nie to co wcześniej. O, jest pomarańczka, 486. W sumie wszystko jedno za co wymienimy, bo to i tak bez różnicy. Zobaczmy, no tu w ogóle nie mamy, ze wszystkich tych postaci, na których dzisiaj wymieniałem te gemy, to mamy najmniejszą szansę na te pomarańczki. No ale to już jest konieczne, żeby się w końcu ubrać w same pomarańczowe. Okej, jest następny czarny. Dopóki nie będziemy mieć full zapełnionego miejsca, to nie ma co, tylko po prostu skipujemy. Jedna już padła, czyli chyba jeszcze dwie, jak dobrze pamiętam. Teraz tak, Kunegunda na pewno muszę jej powymieniać. Te zwykłe na zręczność. Od tego w ogóle musimy zacząć. No i reszta do sprzedania. Nie ma co tu się w ogóle zastanawiać. To też w ogóle chyba w 13 piętrze w tym. Czemu to się nie sprzedaje tak od razu? Nie wiem, tak jakieś dziwne mam wrażenie, że to zacina trochę. Ale o, jest następna pomarańczka. Ile? 486. No słabe te pomarańczki, no ale to jest 10 kopalnia. Nie ma co się dziwić. Dobra, tu mamy 309. I ostatni został. Siemanko Farenix, witam cię serdecznie. O, ty, jak szybko. No to za bardzo nie poprzebieraliśmy. Chociaż w sumie to nam daje 510, to jakby tutaj wrzucić w broń go, a jeszcze jednego znaleźć do tego wisiorka. No te 510 to widzę, że chyba jakiś górny rozrzut patrząc na inne. Zrobimy tak. I przy okazji jeszcze te czarne pokopiemy dla pachołów. I tak jeszcze chyba będę musiał spróbować broni poszukać nowej. Czemu by tego nie zrobić? No tu akurat staty Anną się za bardzo nie zmienią, więc nawet nie mówiłem, żeby zapisywać. Dlatego, że no tu zaledwie 3 gemiki wymieniamy, nie? No ale pewnie coś tam wpadnie na plus. Dobra, dużo czarnych nam poleciało. Więc tak, tutaj cyk, cyk, cyk. I lecimy sobie przede wszystkim zwiadowca. Tu możemy dać i jeszcze tego małego jej wymienię. I tu ma same czarne plus pomarańczowe. Dobra, teraz Mariusz na pewno. I Mariuszowi to po prostu lecimy. Mariusz jest mocny przez to, że mamy podkę na intę i lecimy dalej. Czy pokażę jak mam... No, myślałem, że to faktycznie ktoś tam pisał, że pomarańczowy i czerwony podobne. I teraz też, tak nie spojrzałem na monitor i mi się wydawało, że to pomarańczowy poleciał. Na jakim serwerze, Riko, powiedz mi, to ci pokażę. Bo ja raczej podziemia ulepszam i te. I twierdzę w jednakowy sposób od paru postaci. I raczej to wszystko mówię na odcinkach, więc wiesz. No, Farenix wydaje mi się, że się opłaca. Kurwa, teraz nam nie będzie chciał polecieć ten gem. To będzie dopiero śmiechawe. Ale dobra, jak już i tak wydam tu za dużo na te skipy, to sobie po prostu powiem stop, a na razie nie ma co. Bierzemy tego Mariuszka dalej w obroty. On tu ma chyba same na inteligencję, jak tak patrzy. No niestety. Troszkę jeszcze musimy pokopać. Tu mamy na intę. Siemanko, Karoling. Jak to w ogóle mało tych surek zabiera w tym momencie. No przyjemniej się kopie na pewno. Nie ma takiego stresu, że tu ci surek nie starczy, tu to, tu tamto. Ale kurde, mógłby już ten pomarańczowy polecieć, bo nie jest to za fajne. Tych czarnych nam wcześniej trochę poleciało, a teraz to ani czarnych,
ani pomarańczek. Ile to w ogóle daje? 1,5 miliona. No, statystyk też na tym nie pofarmimy za bardzo, niestety. Wieży nie stopuj, wariacie. Nie popadajmy w skrajności. Za każdy pokonany poziom wieży dostajesz plus 1% golda zawki, więc wieżę to akurat musisz jak najszybciej czyścić, żeby to ci w ogólnym rozwoju postaci oddało. Dobra, siedzi. Okej, wymieniliśmy przy okazji troszkę... No halo, co jest ty? Jak to gdzieś... Lagów nie ma. Nie wiem czemu. Nieważne. Okej, czyli tak, gemiki mamy wymienione. Teraz jeszcze bym jakiejś brońki poszukał. Runka to mi da plus 2%, więc nie za dużo. 29% mogę maksymalnie teraz wyciągnąć. No ale jakąś epicką broń by się przydało na pewno ogarnąć, bo tutaj jak widzicie, brońki mi dają... To mogę w sumie kupić. W ogóle epików trochę muszę tu pokupować też przy okazji. Ale brońki zaraz wam pokażę, że dają mi, zobaczcie, 45 na plus. No to już jest sporo. A, ja dałem magowi ten gem. Ja pierdolę. Ale jestem kurwa dzbanem. Dobra. Chociaż szybko, szybko następny został znaleziony. Teraz już sobie dałem. To się wytnie, tego nie było jak coś. Tu to biorę w sumie byle co, żeby tylko, tak jak mówiłem, o, ręce nam dają akurat sporo. To ręce sobie wymienimy. No ale głównie tutaj broni będę chciał poszukać. No to ręce będzie warto wymienić i broń ewentualnie. Niczego innego nie wymieniam, bo mija się to z celem, mówiąc delikatnie. Chociaż kurde, no budki plus 26, pancerz też na plus, dobra, pomyślę. Ja tu w ogóle też troszkę ogarnąłem tych surek, to bym mógł może już zacząć razy 10 to wszystko powoli ulepszać. Ale to zaraz. Dobra, wiecie co? Wymienię to sobie, tylko teraz, żeby znowu jakieś maniany nie odjebać. Na spokojnie. Pyk. W sumie to mogę wrzucić do kibla, żeby już dzisiaj mieć z głowy. Bo surek nie stracę z rękawiczek. Raz tak robiłem i widziałem, że mi tam pisali ludzie: co ty zrobiłeś? Wrzucasz do kibla i surki marnujesz. No nie, nie, spokojnie. Surki się marnuje tylko jak wrzucasz broń do kibelka. Ale inne itemki można jak najbardziej. Dobra, czekajcie, ulepszymy na spokojnie na razie razy 8. Pęknie w ogóle dzisiaj dwa... O, już pękło. 20 tysięcy inty. Teraz jeszcze razy 9 i razy 10. Skoro tu już jest nowy itemek, to tak będziemy działać. I w sumie budki też mogę od razu wymienić, dobra. Żeby mi tu już miejsca nie zajmowały. Dlatego ja nie zamierzam teraz broni wymieniać. No mi dają już sporo, bo ja... W sumie nie wiem, kiedy wymieniłem, nie pamiętam. No ale 50 średnich pewnie da epic około. To już jest naprawdę dużo. Dobra, butów czarować nie muszę, bo to i tak mi nie jest potrzebne, czyli tak samo. Ulepszam tu tak spokojnie, najpierw razy 8, bo to ulepszanie się buguje i albo ci się ulepszy mniej niż kliknąłeś, albo więcej. To wolę tak, wiecie. Pojedynczo, cygi, mamy razy 10, okej, szukam dalej czegoś. Oj, w sumie to jakie my tu mamy runki? 26, 20, no nie, no runki są okej. Nie będziemy dla tych 2-3% się napinać. Jak już będę mógł 30 zgarnąć, to wtedy będziemy z tymi runkami kombinować. Wtedy już każdemu ogarniemy 30. Możemy kupić pasek. 1000 roli jeszcze, plus minus w tej zbrojowni. Epików już nakupowałem. O! Kurde no, słaby rozrzut. Nie ma co. Bard jest zbyt potężną postacią, w sensie zbyt bardzo polega na rozrzucie, o może tak, żeby to się opłacało, a zobaczmy dla, kurwa mać. Dobra, chuj w to, odzyska się potem. Siemanko Milik, to możemy sprzedać.
Dajmy to, mamy dla Woja. Ile to nam da? 27, słaby rozrzut, no nie bardzo. Rozmontowanie. Ja tu w ogóle tak trochę chaotycznie to klikam. Więc mam, jakbym coś odjebał tak jak z tym gemem, to piszcie. Bo ja totalnie bym się nie skawnął, dopiero pewnie później jakbym itemki ulepszał, że coś jest nie tak. Plus 72, jaki rozrzut, ja pierdolę. A broni mi dawały, ile mi te dają na przykład? Plus 50... O kurwa, ty. Kurwa, mogłem nie sprawdzać. Ta daje 86 aż. No ale 72 to też jest ładnie. Dobra, bierzemy to. Co w ogóle myślicie? Bo wydaje mi się, tak jak mówię, że... Jeżeli chodzi o takie streamki stricte tematyczne, to ja się bardziej tu skupiam na klikaniu, a mniej na takim gadaniu z czatem. I nie wiem, czy wam się to podoba. Czy jednak zostawić bardziej może na odcinki typowo. Ale wy znowu mówicie, że klikanie awki to nudy, w sensie dużo z was, więc ciężko wam dogodzić chyba tak finalnie każdemu. Dla ciebie git? No w sumie chyba większość się po prostu skupia na oglądaniu i dlatego nic nie piszecie. No ale to też w sumie głupio pytam, bo wy co tu siedzicie to powiecie, że jest git, no wiadomo. Także, a jakbym zapytał na YouTubie, to by woleli odcinki, to jest takie... Takie obvious. Czekajcie, na razie razy 9, zobaczmy. Okej, czyli broń mamy wymienioną. Ty, no to jesteśmy praktycznie ready pod lochy, można by powiedzieć. Tu jeszcze sobie raz ulepszymy. Mamy razy 10. I teraz spróbujemy poulepszyć razy 10. To, co nam tam jeszcze wpadnie. To możemy razy 10 od razu. Czy coś mamy... A, my pierścionek już mamy razy 10. To razy 9 i tyle na razie. Okej, nie ma tragedii. No tak, tak, no dzisiaj właśnie będą lochy na bardzie. Właśnie po to tutaj się szykujemy. Powolutku. Broń wymieniona, zaczarowane mamy to, co mamy mieć. Zaczarowane, gemiki wymienione. Czy ja coś tutaj jeszcze chciałem robić? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że co miałem zrobić, to zrobiłem. Trenera mamy 13. I teraz tak, może wam w ogóle pokażę, jak wyglądały te moje lochy. Bo tu w ogóle to też dla ludzi, którzy nie śledzą na bieżąco, którzy są na poziomie, powiedzmy, ostatniego odcinka z Barda, to teraz tak wyglądają moje pupilki, zaraz to wam popokazuję. Wszystkie walki, jak pozamykałem te środowiska. W sumie na odcinku też tego nie mówiłem. Peta w świetle mogę dziś ubić? Tak, no myślałem o tym, że dzisiaj albo jutro. Możemy w sumie spróbować jeszcze też przy okazji. No dobra, nie było większego problemu. No, to jeszcze sobie złapiemy jednoruga. To mogę w sumie też wam zapisać, pokazać, tylko to muszę zrobić tak. Pyk. I okej, w ostatnim odcinku mówiłem wam o tym, że mam jeszcze te środowiska porobić i sobie porobiłem. To w ogóle przez event petów też tak długo trzymałem. Więc mogę wam popokazywać te walki. Siemanko Terrax, jak teraz będziesz karmił światło? No Heraldona, ale co do końca. I potem się przerzucę na jednoruga. No pirodliszką, setką, rozpil, to w ogóle bez problemu. Tutaj w ogóle pamiętam, że nie wiem ile, bo to ubijałem samemu, ale trochę grzybów mi poszło, żeby tym wężem ubić Hydrowira. To był co prawda wtedy chyba trener 11, coś takiego, jak dobrze pamiętam, ale tak czy inaczej... Troszkę problematyczne to było. To możemy od razu obejrzeć, skoro już jesteśmy w temacie, powiedzmy, pupili. No ale tu to w ogóle chyba nic ciężkiego. W międzyczasie 24 ubiłem sobie portal. To był wojownik. Zobaczmy tu hitki. No właśnie, 58,5 miliona. I ubiłem loszek nowy. Loszek nowy ubiłem na wczorajszym, Boże, nie na wczorajszym, na piątkowym streamie, czyli od razu wtedy jak wyszedł. Nie dało mi to za dużo expa, no ale wiadomo, chciałem to zrobić od razu, nawet tutaj dla procentów w klaserze i tak dalej. I to wszystko wam pozapisywałem. Na streamie to przeklikałem na szybko enterem, więc dzisiaj możemy obejrzeć, jak to w ogóle wyglądało. Chociaż no tu... Chyba problemów dużych nie było i to w ogóle szybko przelecimy, bo na bardzie to i tak te walki będą krótko trwały. Ej Boże, już jest w ogóle 19, już godzina minęła. Myślałem, że ten streamek się zrobi taki krótki, że jeszcze będę musiał awkom ratować, żeby w miarę sensowny czas był. A tu widzimy, że chyba będzie akurat idealnie. Okej, tu nam jakaś zwykła klata poleciała. No, tu raczej, tak jak mówię, wszystko na 2-3 krytki spada.
O, tu nawet jakiś unik, no ale trzeci kryt. To był piąty, więc dostaliśmy epika takiego. Lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Magusia. Jezu, ja go niemało biją w ogóle. No ale jest jak jest. Ja bardzo zastanawiam się, czy my dzisiaj w ogóle ten 350 level wbijemy, żeby ten klucz znaleźć. To jest w ogóle dla mnie ciekawostka, ale zobaczymy. Dlatego, że... No bez tego tornada, to tornado na tym etapie to jest największy boost. W ogóle też zobaczymy zaraz, jakie mam procenty na to tornado. Czy już byłbym w stanie to kliknąć? Oczywiście nie będę tego robił, ale tak z ciekawości, bo niestety było to widać na wojowniku, że jak zatrzymaliśmy to tornado na 486, to ten woj bardzo długo tak jakby stał w miejscu. No bardem to na pewno nie będzie aż tak źle wyglądało, bo bard jest generalnie bardzo git w lochach. Ale no i tak, myślę, że będzie ciężko. Dobra, no i tak wyglądała walka z bosikiem. Tutaj taki pasek. No generalnie, tak jak mówię, wszystko padło za grzybka. Mieliśmy wtedy 347 level. To w sumie ten co teraz. No tak, to było 2 dni temu. Dobra, sprawdzam te procenty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, i mamy procenty. Diabolores 12%. Szkoła magii w świetle. Karuzela z idolami Zakreble 2,70%. Kurwa, tu jakiś nowy loch, nawet nie wiem co to jest. Co to jest? Jakaś góra czegoś. To ta by była? A nie, góra Olimp mam z osobna. To musi być jakiś nowy loch. A, to pewnie góra, no tak, góra popiołów, no faktycznie. Dobra, nieważne. Trochę się procentów porobiło. Lecimy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Teraz w ogóle dawno nie klikałem, w ogóle w sumie nie klikałem, oprócz tego nowego lochu, co tak wszystko padło za jednego grzyba. Nie klikałem tego w tym nowym designie lochów. Jak to wygląda, bo jestem ciekaw. Okej, okay, Diabolores nam padła bardzo szybko. Tu mamy za 10 baniek. No i muszę to zostawić. Chcąc, nie chcąc. Także to sobie może po prostu rozmontuję. Wolę trzymać tego goldzika do wiedźmy. Możemy w sumie od razu oglądać, żeby też nie zapomnieć potem. To był Maguś. No ostatnio chyba na odcinku z tą Diabolores się w ogóle męczyłem tak jakoś bardzo długo. O, dużo krytów. No i znowu za 10 baniek, znowu będzie. I to jest znowu w ogóle trinket. Zobaczcie, że my tych trinketów tu mamy aż 3 odłożone do tej wiedźmy nieszczęsnej. Lecimy dalej. Karuzela z idolami teraz, czyli to mamy tutaj. Cyk. To nam nie da, no właśnie, to nam nie da za dużo expa, ale zawsze to naklejka do klasera, zobaczmy. Ten nie zrobił za wiele, Maguś nie zrobił za wiele, Kunegunda w sumie też nie. No tu 2 kryty chyba, tak? Dokładnie. I mamy jakieś laczki dla Magusia, sprawdźmy to. Plus 50... Kurde. 10,500 pancerza na minus. W ogóle chyba ostatnio ten pancerz naprawili. No ale chyba nie bierzemy, nie? No w sensie 57 stat to sporo, ale... Ale nie wiem. Ja bym jeszcze się wstrzymał. Troszkę tego pancerza jednak stracimy, co by nie mówić. Zobaczcie, ile w ogóle magma pancerza. 42,500. Okej, okay, teraz mamy tą górę popiołów. Cyk. Wężoustny. Na niego też są fajne procenty. Przeklikamy go w miarę szybko. Teraz chyba w ogóle można klikać bez obaw, bo chyba jest ta blokada zastosowana, żeby nam się loch następny nie kliknął. Ile wojownik ma pancerza? A zaraz ci pokażę, tylko już skończymy tego węża ustnego. 2,5% na niego mamy. Ile ja w ogóle potrzebuję na nowy level? Kurde, 800 milionów expa prawie. No to powiem wam, że a na tornado ile mam? Coś się zepsuło chyba. Nie ma tornada pokazanego na SF Toolsie. Jak kliknę, w sensie te ogólne lochy, takie, żeby mi wyświetliło procentowo po kolei. Będziemy musieli ręcznie sprawdzić, ale to później. No padnij, proszę, to jest mag w ogóle. Ja nie wiem, czy on w strefie mroku to nie jest tym, zabójcą, jak dobrze pamiętam. Ale tu mamy 2,46%. No i coś nam nie chce padać. 377 level, on nam da prawie 300 milionów expa, no to jest jak najbardziej worth, żeby go kliknąć. I tak w sumie, jeżeli chodzi o grzyby, to strasznie git tutaj wyszedłem, w sensie szybko nam to poszło, w miarę sprawnie. To co miałem zaplanowane na tego barda, więc...
Ja tornada nigdy nie miałem na SF Toolsie. Na SF Toolsie są tylko te takie bloki w tornadzie. Te takie najbardziej popularne, że tak powiem. Czyli na przykład... O dobra, siedzi. Czyli na przykład ten 486 jest i na pewno był. Bo wielokrotnie sprawdzałem na niego proces. W sensie one mi się same wyświetlały na niego, na przykład na takim wojowniku. Ale coś chyba ktoś mi pisał, że teraz jak pozmieniali te lochy, to coś tam się zbugowało delikatnie. Dobra. Co to jest? No drogie, no ale sprzedajemy, nie ma wyjścia. Ktoś pytał, ile mamy? 43,5 tak samo. No te itemki dają tyle samo, wydaje mi się. Kunegunda ma za to 9. Także no, tak wygląda ten pancerz nasz. Tu możemy polecieć sobie, cyk. I teraz tak, teraz mamy strefę ja portalu w ogóle dzisiaj nie kliknąłem. A my ten portal możliwe, że zrobimy. Sprawdźmy to. To jest Maguś, więc trochę się z nim męczyłem. Dobra, łatwiutko. Na szczęście kryty siadły. Okej, to też tam troszkę pomoże w tych lochach. Teraz mamy 13 piętro. Wacław podwykonawca. 1,5% na niego. Też fajne procenty, też powinien paść łatwo. Także 300 milionów expa powinniśmy zainkasować. Zastanawiam się, czy jeżeli mi tu braknie tych lochów do zrobienia, bo bardzo możliwe, że ja tam, wiecie, kolejną szkołę magii jeszcze przeklikam, jeszcze tam Hemoridor, bo przeważnie jest tak, że jak mamy jakiś blok i jak on padnie, to tam potem... Jeszcze może kilku też padnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymaj się, Unknown. Tak czy inaczej, jak mi braknie do tego 350 i żeby odblokować ten nowy loch, to może tym tornadem byśmy dobili, ale to też pytanie, ile ja mam procent na to tornado. Bo jeżeli malutko, no to nie. Ale dobra, na razie klikamy te lożki. Chociaż kurde, powiem wam... Niby duże procenty, o tam jaka próba, 800 tysięcy, niby duże procenty, a to tak nie pada, jakbym chciał, żeby padało. Jakoś tak wolniej się te lochy klika, jakieś takie dziwne mam odczucia po tej zmianie. Ale no, może to takie, nie wiem, jakiś efekt dziwny, placebo, czy jak to się tam nazywa. Ja tam się nie znam, na jakichś trudnych słowach. Ja tu jestem od klikania w enter, sadek. Dobra, siedzi. Mamy to. Jest jakaś klata dla Wojka. No właśnie, teraz te itemy jak już naprawili, to będą strasznie... Strasznie mało, w sensie strasznie dużo tego pancerza zabierać. To nie, nie ma sensu totalnie. Czy ja w ogóle... Nie, jeszcze nie mogę. Czy mi to tego metalu brakuje najbardziej? No właśnie. Zobaczmy tego Wacława, jak to tu wyglądało. Barbar nic, Maguś troszkę zrobił, 137 milionów, okej. Okay. Kunegunda 33 miliony. Lecimy dalej. No, ładne kryty. Bart nie zawodzi. I teraz co my tu mamy? 0,70% na górę Olimp. Czyli na to, na następnego maga. Ile ona nam da? To jest 305 level. No powiem wam szczerze, że ja tu chyba muszę same kryty machnąć. Dziękuję, Pilot, pięknie za wyjaśnienie. Widzisz, tacy mądrzy ludzie jak ty są potrzebni na tym czacie. Zawsze mogą kogoś poprawić, jak się będzie mylił. Dobra, nie, robię jeszcze jednego skana, bo za tą wartość expa to ja nie chcę tego chyba za bardzo klikać. No tak, Szkoła Magii na pewno klikamy, bo jest 9% na nią. To jest wojownik, więc tutaj odpowiednie kryty i to siedzi. Dokładnie. Fajnie. Zobaczmy sobie. Tu akurat słaba nutka nam siadła na starcie. Teraz polecimy z krytami. 71 milionów, 70, 80 i 81. Dobra. Więc Szkoła Magii nam padła. Kto jest następny w tej Szkole Magii? Zainteresuj... Kurde, tu jest mag. O, chociaż ta pierwsza... Ty, same bliskie takie próby są. Bym powiedział nawet. 6 milionów, okej, okay, ona też nam padła, dobra. I kolejny to chyba też jest mag, to już na razie nie klikam. Obejrzmy sobie tą bestyjkę. Znowu będą, nie, okej, okay, miałem mówić, czy znowu będą same kryty, ale... Aż tak kolorowo nie, w ogóle blisko, zobaczcie. To wszystko dzięki temu, że te punkciki w HP teraz wkładam. Okej, okay, więc tak, na to były fajne procenty, potem jest ta góra Olimp 0,79, no i to co klikaliśmy tutaj, góra popiołów, 0,52 mamy na niego. Na miasto Intryg mamy 0,24 i potem 13 piętro w mroku 0,19, no to są
tragiczne procenty, w sensie no te 0,50 to jeszcze, ale te mniejsze to jest dramat. 0,68 mamy na silnego gula, no to tak awaryjnie mogłoby być. Dobra, mamy jeszcze no 700 milionów ekspa do wbicia niecałe. No i tak ciężko bym wam powiedział. Spróbujemy tą górę popiołów na razie, bo to da fajnego expa. Na to mamy 0,50. No 0,50 to już jest nawet git. Ta góra Olimp, no niby jakby mi będzie mało brakować, to mógłbym to kliknąć, tą meduzę. No ale za 300 milionów expa to nie wiem. W sensie 305 level to nie wiem ile ona da expa, ale no bardzo mało. O, siedzi ty, 0,50, jak szybko padło w ogóle. Szkoda, że nie dają itemków żadnych, ale zobaczmy to. Tak myślałem, że jak tu siądą kryty, to nie będzie co zbierać. Dobra, pomogło trochę, że nas bił z łapki, no ale to znany błąd. Na tego Lucjusza, nie wiem jeszcze, wiesz? Konrad, bo zaraz będziemy skanować jeszcze. Na razie tu poubijam to, co mam. Co to jest w ogóle w ty? Czekajcie, miasto Intryk, to jest to. Na chłopięcego Brina mamy 0,24. To jest Woj. No moglibyśmy spróbować w teorii. Na tych Wojów te procenty są jakieś takie sympatyczniejsze, że tak powiem. 83 milionów ekspa meduza, o widzisz, no to bardzo mało. No tak, on jest zbugowany, w sensie on za pierwszą bronią bije tak jakby całe obrażenia, a drugą bije po 1, po 2. To już od dawna ten przeciwnik tak działa. Milik. Także to nic dziwnego. No ale zawsze śmiesznie to wygląda. W sumie jak reworkowali ten cały jakby, tą całą mapkę lochów i to wszystko, no to mogliby w sumie to naprawić, no ale jest jak jest. W sumie on nam za wiele nie odblokuje, powiem wam szczerze, bo ten kolejny to też jest wojownik i to jeszcze silniejszy chyba, ale no 300 milionów expa by dał. Więc fajnie by go było ubić. 0,24, no mało, ale nie mamy za bardzo co innego tutaj klikać. Zrobię może w międzyczasie jeszcze jednego skana, żeby tego Lucjusza sprawdzić. Tak jak Konrad napisał. Gdzie to jest? Jezu, mi się teraz... Okej, tutaj. Strasznie muszę się przyzwyczaić jakby na tą nową mapkę. Muszę się przestawić, bo strasznie to jest takie nieintuicyjne w porównaniu do tego, co było kiedyś. Losowo Brin... A, lorowo. Lorowo Brin jest kobietą, tylko tak wygląda. Ja wiem. W sensie ja wiem, że często... Siedzi, kurwa. Mamy to. Essa. To jest w ogóle odwzorowanie gry o Tron, jak się nie mylę. Ja w grze o Tron nigdy nie oglądałem, nigdy nie śledzę i wiem, że bardzo często mi piszecie, że wymawiam źle tam jakieś nazwy czy tam inne gówna, ale... Ale no jest jak jest. Dobra, na Lucjusza mamy 0,02. Na tego Brina mieliśmy 0,24 i na Hemoridor Mroku 0,20. 13 piętro 0,19 w Mroku też. No i ta meduza 0,82. Ile nam brakuje expa? To nie jest w sumie takie drogie, ale zostawię sobie. Rozmontujemy te budki na razie, niech będzie tak. Czyli tak, meduza mi jeszcze levela nie da. Dobrze mówię? Chyba mi nie da, nie wiem. No ale tak czy inaczej musimy ją kliknąć. Obejrzymy może tego Brina najpierw. A tak, no to już na spokojnie sobie awką dobije, tak, ale to zaraz. Najlepiej tą awkę zużyć jak najpóźniej. No właśnie, no te kryty, kurde, no wojownicy to są w ogóle easy. Tak się jeszcze zastanawiam nad tym 13 piętrem w mroku, wiecie, nad tym motu z podbijakiem, no ale 0,19% to jest malutko. Dobra, lecimy teraz z tą meduską i będziemy kombinować zaraz dalej. No taki jest plan, właśnie dlatego chcę dobić ten 350 milik. Właśnie o tym myślę, żeby sobie wbić i ten nowy loszek pocisnąć. Nie wiem, do którego tu dojdziemy, ale... Ale no, troszkę zrobimy pewnie. Dobra, siedzi. Ile nam brakuje expa? A, 2 miliony. No to fajnie. Wszystko wyliczone, widzicie? Idealnie.
Dobra, siedzi. No i może jakieś 100 sportowych grzybków na tego. Tu już jakby nie musimy tego robić. Ale z racji tego, że to jest wojownik, może jakby się skombiło jakieś, wiecie, jakieś uniki Kunegundy, nasze kryty, to może by się udało tego motu też ubić. Byłoby miło na pewno, nie? No a jak nie, to po prostu wbijamy awkom te 2 miliony expa i lecimy z nowym lochem. No jeszcze 50 prób. Najlepsza próba 9 milionów HP mu zostało na... No, było tam trochę takich, że mu tam zostało z 15 milionów, 20, coś takiego. No on ma prawie 200, więc no takie próby są bliskie, nie? No, ale ciężko tą kropkę nad i postawić. No tu mówię, tu nie, tu musi RNG bardzo dużo siąść, bo nie dość, że musimy machnąć z samego górnego rozrzutu pewnie kryty jako my, to jeszcze Kunegunda musi trochę tych uników porobić. A to nie jest takie proste. Dobra, 30 prób ostatnie, tam 17 milionów, jak dobrze widziałem. Słyszałem, że tak, poszło. Mysz i to prawda, na W50 na jednego wojownika poszło 3000 grzyba na 0,0 chyba 4% i nie padł. Ale to było dawno i nieprawda. Dobra, nie siadło, niestety. Co my tu mamy? Siłę musimy 3 razy zwiększyć, to od razu mogę zrobić. Ty, to my to misją dnia, tak? Tak, dobra, to ja nawet dawki nie muszę napoczynać. Pyk. 350 level. A, i tu musimy w ogóle... Zobaczcie. My tu nie musimy w ogóle klucza kopać tego drugiego. Tylko on nam się sam pokazuje. To jak to teraz działa? To kluczy do mroku w ogóle nie trzeba będzie kopać? Halo. Ktoś jest na takim mniejszym etapie, jak to tutaj wygląda? Zdziwiłem się w sumie, tak szczerze. Ej, nie, czekaj. To jakiś inny klucz. Nie no, musimy klucz w kopalni klejnotów znaleźć. Do szkoły magii w mroku? Kurwanska. Jakieś to wszystko skomplikowane teraz. A ja tak spojrzałem na czat i nie zwróciłem uwagi, co mi się otworzyło. Dobra, no to kopiemy w takim razie. Jak wygląda sytuacja z władcą w podziemiach, do jakiego levela go podbijać? No do takiego, żebyś mógł bić kolejne poziomy tutaj jako swoich rywali, no nie? Im masz mocniejszego władka, tym możesz tutaj więcej dusz za zwabienie dostawać, bo po prostu zwabiasz ludzików z większym poziomem, że tak powiem. To ciężkie pytanie, troszkę. Dobra, lecimy z nim, zobaczmy jak to pójdzie. Dom strachu, sztućcowa głowa. Nie no, będziemy skipować. O ty, Maguś dużo zrobił. Okej. O kurwanska. Ty, problemy tu się robią najmana już na samym początku. No ale to Maguś jest. Czekajcie. Nie tak łatwo, no. Ja już się przyzwyczaiłem, że to wszystko pada tak o. Od buta. Dobra, siedzi. A tu proszę bardzo. Dobrze, że w ogóle ten event kowala jest, to też się przyda. Coś możemy ulepszyć, pasek. A nie ulepszam na razie, już damy sobie spokój. Zobaczmy jak to padło. Barbar trochę zrobił, Maguś w sumie też. No, coś tam pół HP zabrały te pachołki. Nie ma tragedii. Zobaczcie jak to teraz łatwo padło. Śmiesznie, no ale dobra. 165 milionów expa, lecimy dalej. Teraz mamy kogoś, teraz mamy Woja. Woj powinien dokładnie, o wiele łatwiej paść. Jakiś paseczek na 3 staty, na zręczność. Plus 25, fajny pancerz na plus. Tylko musimy runkę zamienić. To nie to, gdzie jest ten pasek? Halo. Kurwa, jak on... A, to ten. No właśnie, no to w sumie też racja, że przez to, że na początku się tak bardzo człowiek nie skupia na tych odpornościach na pachołkach, ja zawsze na przykład czekałem na maksy, żeby te odporności zakładać, to też może być problematyczne. No ale dobra, no liczę, że chociaż z jeden level wbijemy, że jakiś 351 przynajmniej nam wpadnie. Myślę, że na kolejnym magu się zablokujemy, ale nie pamiętam, który to był mag następny. Tak szczerze, okej, no to było dość proste. Teraz mamy Woja następnego. O, on raczej powinien paść też.
No halo. Dobra, dzięki. W sumie bez kitu to wygląda jak takie zabezpieczenie przed spamowaniem tego Entera. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu możemy podmienić, bo dało fajnie i zobaczmy. Tu nie za... O, ty! Ten Maguś, a no w sumie dlatego, że mamy na Intę, zapomniałem. I Maguś ma dużo czarnych gemów, to też druga sprawa. Kunegunda też coś tam zrobiła i zobaczmy teraz my. No, niech będzie. Boję się, że... A, teraz jeszcze jeden Woj, no to on... Kurde, co jest, ty? Fajny balans. Jedno pada od razu, na drugie trzeba wydać trochę grzyba. Ale tak czy inaczej... No, to już głównie my zrobiliśmy. Okej, okay, tak samo dużo krytów. No i co? I teraz mamy którego? Teraz mamy piątego. Piąty to jest jeszcze zwiad. I chyba szósty pisałeś, Bulecik, że szósty to jest magi, ty na szóstym stoisz, jak dobrze pamiętam, z piątku. Więc wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego ubijemy. I na szóstym już będzie stop na 100%, ale jak tego ubijemy, to będzie ten 351, więc dokładnie, mamy to. Także w sumie, no i teraz Maguś tego już nie zrobimy na pewno. Mamy coś dla Woja, zobaczmy. Plus 56, pancerza niecałe 3000. No to już bym chyba wymienił, wiecie, bo ten pancerz i tak już zbugowany. Pyk. Dobrze zrobiłem? Chyba dobrze. Tak się zamyśliłem o czym innym i... Już ubiłem, ale stałem? Aha, aha, nie, no to my to już na pewno nie ubijemy. Dobra. Sprawdźmy to sobie. Barbar nie za wiele. No, tutaj też tak. No przeważnie około połowę zbijają te pachołki i my musimy resztę. Ale dobra, zawsze to level do przodu z takiego lożku, więc można powiedzieć, że zawsze na plus. No i co? I chyba wszystko, co miałem dzisiaj zrobić, to zrobiłem. Fajnie to wyszło. Wydałem no ze 3000 grzyba, więc w sumie sporo, no ale też jakieś tam klikanie motu było głupie i tak dalej. Ale generalnie myślałem, że wydam więcej. Jak to w ogóle wygląda? Tu mamy już na kolejną twierdzę. Także w sumie to już mogę skipnąć. Lecimy sobie następną twierdzę. Niech tam się dzieje. I co? I wszystko. Jeżeli chodzi o klikanko na bardzie, to wszystko. Ile wbiliśmy leveli? 347 chyba siódmy był. 4 levele. No to nie za dużo. No ale bez tornada tak to niestety będzie szło.